Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna się kłania wszystkim. Dzisiaj, moi drodzy, karta dnia na 24 lipca 2021. Ja bardzo serdecznie Was pozdrawiam z tego miejsca i zaczynamy. Tarot, proszę, daje rady, wskazówki na dzień 24 lipca. O, proszę bardzo. Wypadł nam cesarz. Moi drodzy, cesarz to jest ktoś, kto lubi rządzić, dominować, wielki autorytet, bardzo władczy człowiek, może być spod znaków ognia, barana, lwa czy strzelca. Możemy mieć do czynienia z taką osobą przy na przykład podpisywaniu dokumentów, jakiejś umowy, także mogą przyjść do nas wiadomości, dosyć istotne, czy z jakiegoś urzędu, czy też, moi drodzy, nieważne jaką drogą, czy mailową, czy listową, ale także możemy się spotkać na żywo z taką osobą i porozmawiać. Może to być ktoś z kręgu lekarzy, tak? Może to być doświadczony chirurg, albo też, moi drodzy, może to być ktoś z urzędu. Także prawnik, czy notariusz, adwokat, czy zwykły urzędnik. Także, moi drodzy, tutaj należy się spodziewać przede wszystkim rozmowy, dokumentu jakiegoś, kochani, ale też pamiętajmy, nie dajmy, żeby nas ktoś tutaj zdominował tego dnia, bo tutaj jest autorytet, lider, ale też dominant, który czasem jest właśnie bardzo problematycznym człowiekiem w obejściu i kapryśnym. Jak będzie chciał, to zadzwoni, czy jak będzie chciał, to przyjdzie, tak? Ale też jest właśnie taki uparty, dominant, tak jak to osoby spod znaku ognia czasem. To czasem my wszyscy jesteśmy uparci. Ale tutaj należy się spodziewać właśnie, moi drodzy, dynamizmu i pewności siebie. My też możemy tego dnia wiedzieć, co robimy. Jesteśmy mocni i silni i wiemy, do czego dążymy. Także ja Wam tego życzę bardzo, bardzo serdecznie, abyście byli mocni, silni i również nie dali sobą manipulować, dominować i tym podobnych. Moi drodzy, życzę Wam dystansu tego dnia, ale także dużo szczęścia w załatwianiu Waszych spraw, kochani, czy to zawodowych, czy prywatnych. Pozdrawiam bardzo serdecznie, no i do usłyszenia, moi drodzy, w kolejnych filmikach.